Już miałem wrażenie, że Kobi pracuje na Internet Explorerze, bo minął cały styczeń i cały czas nie mieliśmy katalogu na 2021. Ale jest luty i już mamy. Więc chyba sobie naprawili albo wymienili tego Internet Explorera. Moi drodzy, nowy katalog na nowy rok. Oczywiście oglądamy, oczywiście sprawdzamy, co się tu dzieje. Zaniepokoiło mnie jakiś czas temu na live streamie, że oni mówili, że jakby odchodzą od klocków coraz bardziej takich kolorowych i tak dalej. Oby nie szli coraz bardziej tylko i wyłącznie w stronę II wojny światowej, ale tu się przekonamy lada sekunda. W którą stronę poszli? Bowiem już na okładce nie widzimy nic absolutnie, no chyba, że uznamy tutaj Titanica za coś. Recenzja Titanica już wkrótce. No nie, no sama wojna. No faktycznie tutaj mamy na wstępie te samolociki, ale one, wiecie, są trochę jak duplo wśród Lego. One za bardzo chyba nikogo tutaj, kurczę, nie interesują. Mamy również spis treści i niedobrze, niedobrze, jedno, jest Action Town, ale no chyba musimy niestety zapomnieć o, wiecie, takich seriach jak Piraci, jak wszystkie inne serie, które tutaj były w międzyczasie. Kiedyś pojawiały się, no tego nie będzie już chyba. Szkoda, szkoda przeogromna, bo gdy oglądam katalog na przykład Playmobil, to co tam widzę jest super, że mam aż tyle serii. Tutaj niestety tego, no widać, nie dostaniemy. Jakie są nowe, tutaj spójrzcie, mamy nowego Youngtimera, jest z nim Citroen, taki wojenny. I tyle, i nie ma nic więcej, i nie ma nic więcej, moi drodzy. Szkoda, też szkoda, bo kurde, po tym jak kupiłem, znaczy dostałem bardziej ten w prezencie z przyczepką, spodobały mi się i liczyłem, że coś tu się ciekawego, nowego pojawi w tym temacie, co mnie bardziej by mogło do siebie zachęcić. O tym mówiłem w samochodziku, mam nadzieję, że wszyscy recenzje widzieliście. Na kolejnych stronach za bardzo żadnych nowości nie widzę, ta gra mnie bardzo interesuje. Kurde, może jej bym się przyjrzał, bo czy mogłaby trafić na mój kanał Klocko Grał z grami? Nie wiem, ale was serdecznie na Klocko Grał zapraszam już dziś. No tu za bardzo nowości żadnych nie mamy. Liczyłem, że jednak z tym nowym rokiem będzie dużo nowości, co najmniej jak na stronie, na której właśnie znaleźliśmy się tutaj w tej chwili. A tutaj spójrzcie, jest jeden brodaty, jest brodaty, proszę, dostał się do telewizji i już ma swój udział w wojnie z jakimś Arabem. Okej, no ciekawy zestaw. Czemu to jest British? Ja właśnie myślałem, że to są Araby Special Forces. Tutaj widzimy French Armor też z brodą. Okej, tu jest trochę nowych tych zestawów faktycznie. Znaczy jest, będą dopiero w okolicach połowy roku. Bardzo mi się ten Mercedes podoba. Naprawdę spoko. Wątpię niestety, by tu wchodziła figurka do środka. Ale jeżeli wchodziłaby tu figurka do środka, byłoby złoto. Byłoby złoto absolutne. W ogóle samochodziki są spoko. Jeszcze mnie ciekawi, jak one będą stały sceną. Ten zestaw już chyba nawet w Carrefourze u siebie widziałem, chociaż ten by mnie zdecydowanie bardziej niemiecki samochód interesował. Także tutaj te samochody faktycznie wyglądają całkiem zachęcająco, pozwolę sobie użyć takiego słowa. Widzimy kolejne Mercedesy z 38 i z 39. To jest coś, co potrafi skraść moje serduszko, to na pewno. Wygląda to ok, wygląda to okazale, zarówno jeżeli chodzi o zabawę, jak i o to, żeby stało na półce. Troszkę mnie tylko boję, że tu jest tak mało figurek. Z drugiej strony, jeżeli to też nie winduje zbyt bardzo ceny do góry, to jak najbardziej widzę. To tym bardziej, że battle packi możemy sobie dokupić. Jeżeli chodzi o duże czołgi, to tu mamy starości. Tu mamy nowość w styczniu: Susto. Ok, Armia Czerwona, tak jest, dwa w jednym. Oraz T-34-85. Takie niezbyt charakterystyczne. Niezbyt charakterystyczne, bym powiedział. Ten natomiast jest charakterystyczny. Sami się przyjrzyjcie. Nawet nie chodzi mi o Chaffee, ale o TOG 2 Super Heavy Tank. No, on wygląda jak Super Heavy Tank, więc jak najbardziej. Tu już spójrzcie. No i właśnie tu mamy prawie same nowości, jeżeli chodzi o czołgi. Dla mnie większość z nich jest podobna. Wybaczcie, ja się też nie znam, nie wiadomo jak na czołgach, dlatego chciałbym, żeby bardziej piratów robiło Kobi. Ale to rzeczywiście super to, co robi, jak najbardziej. Niemniej, szczerze, nie widzę między nimi jeszcze takiej różnicy. Ten jest inny trochę i ten faktycznie Churchill. A, no bo Churchill. Ale reszta dla mnie jest, no kurde, bardzo podobna. Może kiedyś będę się lepiej znał. Wątpię.
Natomiast na dzień dzisiejszy no, zbyt dużo, jeżeli chodzi o ich technikalia, tutaj wam nie powiem. Patrol Bow. To wygląda super. I spójrzcie, 4 figi A, 615 klocków i jest jeżdżąco pływająca łódka. I to już wygląda naprawdę, naprawdę jak coś, co jest dla mnie. Jak wiecie, uwielbiam łódki. Wojny może nie do końca, bo tam się umiera i w ogóle, ale jest to coś, co mi się podoba. Jeżeli chodzi o samoloty, to kurde, wiem, że w zeszłym roku miałem jakiegoś kupić. No nie udało się, ale liczę mocno, że w tym roku jakikolwiek udać się uda. Aczkolwiek ten Messerschmitt mi się podoba, a on nowością nie jest. Chyba skuszę się na tego większego Messerschmitta, zdecydowanie większego Messerschmitta. Aczkolwiek wygląda, że jest tylko model większy, bo 109-110. Może w tym roku, tak jak mówiłem, się uda. Z małych zestawików nic nie jest nowością. Tutaj te wielkie, ogromne statki, ale kurde, no one na pewno są daleko poza moim zasięgiem budżetowym. Także ja tutaj mogę tylko im pomachać rączką co najwyżej i nic więcej. Niestety mówię, nie mój budżet. To jest kurczę fajne. Czemu ja tego combat traininga nie widziałem wcześniej? Chyba ostatni katalog w zeszłym roku pominąłem, już go nie oglądałem, nie recenzowałem i tak dalej. Bo teraz chyba też będę się starał, tylko nie wiem, zobaczymy ile będę katalogów w roku recenzował. Bo te ostatnie się tak wyświetlały słabo, że już was chyba nie interesowały. A patch, spoko. Naprawdę ok, aczkolwiek ta szarzyzna mnie tutaj trochę trochę jakby tak przeraża. Przeraża może to słowo, ale jakby odpycha. O. Co już Action Town? Nie wiem, moi drodzy, natomiast wiem, że jest tutaj też nowy Titanic. Nowy Titanic, Boeingi to znamy. Spójrzcie, czy to są trzy Titaniki? Trzy Titaniki, moi drodzy, aż od komiksów dostaliśmy. To jest Titanic, którego... Nie, tu nie ma mojego Titanica. Tu nie ma mojego Titanica, moi drodzy. To są wszystkie, a nie mój Titanic, jeżeli się nie mylę. Czy to jest mój? Wstyd się przyznać, nie znam swojego Titanica. Nie, no żadnego tu nie ma mojego Titanica. Zresztą piszę nowość, ogarnij się WTF. Nie ma tu mojego, no od początku mi nie pasowała ta kotwica tu, bo mój nie ma kotwicy. Okej, okay. Zostałem aż trzy Titaniki. Kurde, ej, tak naprawdę to czy jest tak duża różnica między tym a tym? Czy to nie jest kolejny jakby remaster mojego Titanica? Bo mam trochę wrażenie, że tak. I kurde, że to jest przeróbka mojego Titanica. Aż trzy Titaniki, super. Nie super jest natomiast, jeżeli chodzi o pozostałą serię, czyli LEGO Town. Nie mamy kompletnie żadnej nowości. Czyżby potwierdzało się to, co mówią? Co? Koniec katalogu? What the... Jak mówi nazwa mojego kanału? What? Co? Ej, serio. Jestem w szoku. Mam wrażenie, że poprzednie katalogi były znacznie, ale to znacznie dłuższe. Tymczasem tu... Dostaliśmy mocne okrojenie, zero nowości, jeżeli chodzi o nowości, w sensie seryjne. Nie mamy żadnej nowej serii. Kobi jakby w ogóle totalnie, jeżeli przedtem było 80% wojska, 20% innego, teraz w ogóle się to ścięło i zostało 5% innego, 95% wojny. Nie jest to kierunek, który do końca mi się podoba, oczywiście, ja go rozumiem. Ja go oczywiście rozumiem, bo biznes, tak? Prezes biznes powiedział, biznes jest biznes, ale kurczę, szanowałem mocno inne klocki za to, że wiecie, że mają inne rzeczy, których nie ma LEGO. Ostatnio Playmobil strasznie wychwalałem. Kurczę, Brick Trick mi się podobają za to, że mają jakieś innowacyjne podejście. Tymczasem okej, oni też mają inne, ale nie mówię, że to jest złe, żebyście mieli źle zrozumieli. To, co tu wydają, jest okej, ale uważam, że z tym, co robią, powinni robić dużo więcej, ale czekajcie też, żeby się upewnić, moi drodzy, bo 27 stron? 27 stron? 20... Wiem, kurde, weźcie mi to, Kobi. Nie wierzę, że poprzedni miałem po 80? Czy się mylę, moi drodzy? Weźmy początek 2020, no nieważne, 2020 weźmy. Dobrze widzę? 115? Aczkolwiek czekajcie, nie, bo tu są znowu... Co tu się włączyło? Tu się w ogóle wszystko włączyło, tak? Przewijamy. Patrzcie, nie? 61? Nadal mamy piratów,
Nadal mamy rzeczy, które kurde były dobra, okej. Okay. Nawet jeżeli na 67 zaczynają się jakieś inne rzeczy, do 67 mamy klocki, nie? No to i tam piłka była i wszystko. Rok temu jeszcze o tej porze. Spójrzcie, statki. No była wojna oczywiście, ale też było dużo więcej, nie? Chyba, że to pierwsze strony były tak. Nie, pierwsze strony też w klockach. No to nie wiem, moi drodzy. No nie, znaczy nie powiem. Katalog mówię, okej, okay, jeżeli jesteście jakby fanami wojny, to pewnie wam się to mega spodobało, że jest jak jest, że Kobe idzie w tą stronę, bo oczywiście jakbym, ja był, wiecie, mega fanem piratów, miała firma, która wydaje piratów i robi to epicko, byłoby super. Niemniej jako zwykły budowniczy klocków chciałbym widzieć zdecydowanie więcej, więc dla mnie troszkę Kobe w tym roku na minusik. No ale wiecie, muszę ich kupić też więcej, by się może przekonać i zobaczyć z tego, co jest. Aczkolwiek no niestety piratów nie przetestujemy z tej firmy, chyba że jakieś, wiecie, archiwalia totalne. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Wyraźcie mi swoją opinię, co wy o tym sądzicie, co tu dzisiaj widzieliśmy. No i mam nadzieję wkrótce, że widzimy się w kolejnych odcinkach. By ich nie przegapić, kliknijcie subskrypcję. Do zobaczenia wkrótce. Bye!